Pekinie rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie. Nasze miasto reprezentuje troje badmintonistów SKB Litpol-Malow. Nadia Kostiuczyk, Michał Łogosz i Robert Mateusiak mają spore szanse na medale. Dla Roberta Mateusiaka i Michała Łogosza będzie to już trzeci start w Igrzyskach w deblu mężczyzn, a Mateusiak i Nadia Kostiuczyk zadebiutują w grze mieszanej. W Pekinie w tych konkurencjach wystąpi po 16 par. Do tego, żeby awansować do półfinałów, trzeba wygrać dwa spotkania. Na Igrzyskach, w odróżnieniu od innych badmintonowych imprez, rozgrywane są też mecze o brązowy medal. I krążków z przynajmniej takiego kruszcu życzymy zawodnikom suwalskiego klubu. W losowaniu pierwszej rundy mieli oni dużo szczęścia. We wtorek, 12 sierpnia, męski debel zmierzy się z Australijczykami, a mixed z duetem z Seszeli. Obie nasze pary powinny rozprawić się z tymi rywalami i awansować do środowych ćwierćfinałów. Trzymajmy kciuki. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o podpalenia piwnic w bloku przy ulicy 1 Maja 3. Niewykluczone, że mieszkańcy będą mogli odetchnąć z ulgą. Sprawa podpaleń piwnic w tym budynku trwa już od kilkunastu dni. To już szósty pożar w tym miejscu. Ślady, które są widoczne, gdy dojeżdżają strażacy na miejsce tych zdarzeń, no, mówię o tym, że najprawdopodobniej jest tu podpalacz, który usiłuje podpalić piwnicę i w zasadzie podpaleń dokonuje jednych, dwóch, nawet trzech drzwi podczas jednego zdarzenia. Pierwszym razem mieliśmy podpalenie właśnie 14 lipca, dwoje drzwi, następnie później po dwóch tygodniach 24 lipca. Kolejne dwa pożary odnotowaliśmy 30 i 31 lipca, no ale a w dniu wczorajszym w przeciągu dwóch godzin dwa pożary, czyli po ugaszeniu jednego pożaru zaraz otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańca, że palą się drzwi do kolejnych piwnic, a na klatce natomiast występuje duże zadymienie. Czynności operacyjne policjanci podjęli już od pierwszego zdarzenia. Z każdym dniem sprawa wyglądała coraz groźniej. Mieszkańcy bloku byli o krok od paniki. Na miejscu, gdzie dokonywane były podpalenia, prowadziliśmy obserwacje już od dłuższego czasu. Dosłownie przed kilkoma minutami został zatrzymany, podejrzewany o dokonywanie tych podpaleń mężczyzna. Jest to mężczyzna w wieku około 30 lat, mieszkaniec Suwałk. Będziemy go przesłuchiwali i rozpytywali o motywy, jakimi kierował się, podpalając te piwnice. Chociaż straty, jakie powodował, nie były wielkie, jednak zagrożenie, które mogło nieść to podpalenie, było ogromne. W związku z tym zarzut, jaki zostanie mu przedstawiony, dotyczy sprowadzania powszechnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, a odpowiedzialność karna tutaj zaczyna się od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności. Przesłuchania obu mężczyzn trwają. Nie można było prowadzić ich szybciej, bo obaj zatrzymani musieli wytrzeźwieć. Czy horror przy 1 maja 3 się zakończy? Wskażą ustalenia policji i prokuratury. 500 tysięcy złotych otrzymał suwalski szpital od naszego samorządu. Dzięki temu zakupi 3 nowoczesne laparoskopy. Umowę w tej sprawie podpisali prezydent miasta Józef Gajewski i dyrektor szpitala wojewódzkiego Grzegorz Gałązka. Szpital otrzyma 500 tysięcy złotych. Mniej może ważna jest suma, kwota, która jest taka, na jaką miasto stać. Pan prezydent powiedział, ja to odbieram jako ogromna pomoc miasta dla szpitala, w sensie unowocześnienia aparatury, która jest w większości wyeksploatowana. Wymaga wymiany. Szpital nie stać na to, aby samodzielnie zakupić ten sprzęt. Możliwości organu założycielskiego też oczywiście mają swoje granice, więc nie koncentrowałbym się może na wielkości kwoty, ile na tym, iż za te pieniądze szpital będzie mógł zakupić 3 nowoczesne aparaty służące do diagnostyki i leczenia, wprowadzające nowe metody operacyjne do szpitala suwalskiego. Miasto czuje się w obowiązku, by pomóc szpitalowi tonącemu w finansowych zadłużeniach. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z artykułem 18, że na samorządzie spoczywa obowiązek zapewnienia świadczeń opieki zdrowotnej przez samorząd,
zdajemy sobie sprawę, że winniśmy, tym bardziej, że szpital znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, świadczyć pomoc, na jaką to miasto stać. Miasto nie jest może zbyt bogate i nie jest tak łatwo wyasygnować pewne środki, ale jednak jak odniesiemy na przykład do poziomu wielkości kwot inwestycyjnych, które przeznaczamy na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, to jest zaledwie 5%, no więc myślę, że nie jest to tak dużo, żeby Rada Miejska nie podjęła uchwały zapewniającej możliwość przekazania tych środków na te cele. Szpital w Suwałkach ma wiele problemów ekonomicznych, kadrowych. Bez dobrego sprzętu i odpowiedniej organizacji pracy nie zarobi na swoje utrzymanie. Składając te podziękowania na pańskie ręce za możliwość zakupienia nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego. Dzięki tej inicjatywie, tym pieniądzom, które zostaną wykorzystane dla poprawienia sposobów leczenia pacjentów, szpital ma szansę wejść z wyposażeniem bardziej intensywnie w XXI wiek. W suwalskim szpitalu trwa restrukturyzacja. Bez funduszy z zewnątrz będzie ją trudno przeprowadzić. Czy za gestem naszego samorządu pójdzie samorząd województwa, właściciel szpitala? Czas pokaże. Policja zatrzymała rodzinną grupę przestępczą, u której znaleźli narkotyki i amunicję. 39-letnia Małgorzata M. i jej dwaj synowie przebywają w areszcie. Wszystko zaczęło się od przeszukania w domu Małgorzaty M. Kobieta miała w swoim mieszkaniu składnice różnych nielegalnych przedmiotów. Policjanci podczas przeszukania dokonywanego przy ulicy Kościuszki w mieszkaniu ujawnili narkotyki oraz inne przedmioty pochodzące z przestępstwa. Do tej sprawy zostali zatrzymani matka i dwóch jej dorosłych synów. Ponadto w mieszkaniu podczas tego przeszukania ujawniono oprócz narkotyków, chodzi tutaj o marihuanę 18 gramów, która była już poporcjowana w tak zwane działki. Znaleziono jeszcze amunicję tak zwaną ostrą, oprócz tego pieczątki firm, które nie były związane z tymi osobami, jak również pieniądze i zapiski, co sugeruje tutaj dealerkę tych osób, które tam zamieszkiwały. Trwa ustalanie pochodzenia przedmiotów i sposobu wejścia w ich posiadanie przez rodzinę. Na chwilę obecną osobom, które zostały zatrzymane, można przedstawić zarzuty nielegalnego posiadania narkotyków i broni, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Policja nie wyklucza, że w sprawie zostaną zatrzymane inne osoby. Suwałkom przybył nowy obiekt kultury. Dawna rogatka miejska przy placu Piłsudskiego zamieniła się w galerię jednego obrazu. Kontrowersje wzbudza tylko koszt remontu i adaptacji malutkiej budki, która przez ostatnie lata stała opuszczona. 50 tysięcy złotych to duża kwota. Władze miasta tłumaczą, że to zabytek. Dużo kosztowała już sama dokumentacja, na którą ogłoszono przetarg. Zgłosiło się 3 oferentów, wybrano najtańszą ofertę. Projekt techniczny kosztował 12 tysięcy złotych, natomiast same przyłącze elektryczne kosztowało 10 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że jest to dosyć śmieszne, ponieważ czy przyłącze techniczne elektryczne robimy do budynku 400-metrowego, czy tak jak w tym wypadku około 2 metrów kwadratowych, cena jest ta sama. To już połowa kosztów rewaloryzacji budki. Następnym dużym kosztem to była stolarka drewniana okienna, wymagana w budynkach zabytkowych. Koszt stolarki to jest 9 tysięcy złotych. Pozostała suma, to znaczy 19 tysięcy złotych, to przede wszystkim roboty budowlane i wykończeniowe. Z pomysłem urządzenia tu galerii wyszedł Mieczysław Iwaszko, plastyk z Miejskiego Domu Kultury, który będzie opiekował się niezwykłą placówką. Mieszkałem całe życie na ulicy Kościuszki i tak pomyślałem o takim pięknym miejscu, które jest takie było integralne, nie wiem, z moim miejscem zamieszkania. I właściwie taki poszukiwałem takiego miejsca, takiej przestrzeni wystawienniczej w momencie podjęcia pracy w Domu Kultury. No i stwierdziłem, że to jest takie magiczne, małe miejsce, bardzo piękne. Pomysłodawca jest zadowolony z wyglądu odnowionej rogatki. Wszystko jest na dobrej drodze, by galeria spełniała swoją rolę. No i by była takim
nie wiem, takim kawałeczkiem czegoś, co jest piękne i będzie można zobaczyć tam coś ciekawego. Na inaugurację, nazwiska nie możemy niestety zdradzić, zaprezentowana zostanie twórczość znanego suwalskiego artysty fotografika. Pokazywać tu swoje dzieła będą mogli nie tylko miejscowi. Będzie stworzona strona internetowa, na której to, przez którą to będziemy zapraszać artystów, ludzi, którzy tworzą, zrzeszonych, niezrzeszonych, ludzi, którzy zajmują się nie wiem, rzeźbą, malarstwem, fotografią, instalacją i będziemy ich zapraszać. Uroczyste otwarcie galerii jednego obrazu nastąpi w sobotę o godzinie 19:30. W środę piłkarze Wigier przegrali na wyjeździe z Konkordią Piotrków Trybunalski 0-2. Muszą szybko otrząsnąć się po tej porażce, bo już jutro na własnym stadionie zmierzą się z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Po remisie w Brzesku i zwycięstwie nad Freskowitą Suwalczanie liczyli na dobry wynik w Piotrkowie. Niestety doznali pierwszej porażki w sezonie. Nie zagraliśmy na pewno dobrego spotkania, ale do momentu straty bramki był to mecz równorzędny i my mieliśmy pierwsi 100% sytuację, miał ją Andrzej Niewulis, wyszedł sam na stan z bramkarzem, nie trafił. Suwalczanie stracili bramki w 42 i w 57 minucie po katastrofalnych błędach defensywy. Konkordia nadal nacierała i mogła podwyższyć. Obraz gry uległ zmianie, kiedy szkoleniowiec dokonał zmian w naszej drużynie. Naprawdę wybornych sytuacji nie wykorzystał Lauryn, Stasiak i Świerzbiński. Praktycznie z 2 metrów zostały sytuacje zaprzepaszczone. Konkordia wygrała, bo była skuteczniejsza. Suwalczanie muszą odbudować się po porażce psychicznie i fizycznie. Już jutro podejmą Sokół Aleksandrów, z którym w poprzednim sezonie wygrali 1-0 i przegrali 1-2. Zespół bardzo solidny, który traci mało bramek. Gra bardzo taką piłkę defensywną i nastawia się szczególnie na wyjazdach, na kontry i na to musimy zwrócić uwagę, żeby nie dać się zaskoczyć. No i stałe fragmenty. Stałe fragmenty dały nam się we znaki w meczu wiosennej rundy, kiedy to po objęciu prowadzenia straciliśmy po 2 stałych fragmentach gry 2 bramki. Szkoleniowiec nie wyklucza zmian w wyjściowym składzie. Niektórzy młodzi zawodnicy mogą się czuć zmęczeni, a sobotni mecz trzeba wygrać. Gramy o zwycięstwo, tym bardziej u siebie. Teraz jak patrzę w tabelę, to już zespoły z dołu, to znaczy chyba trzeci zespół od końca już ma 3 punkty, więc 1 punkt do nas. Wigry zajmują teraz 9. miejsce. Liczą, że przy pomocy kibiców pokonają Sokół i awansują w tabeli. Początek sobotniego meczu na stadionie przy ulicy Zarzecze, godzina 17:00.